No cześć, z tej strony Oskar, witam dzisiaj przy Polonezie Karo Plus, ale dzisiaj nie to chciałbym pokazać. Akurat przejeżdżając przez ulicę Białegostoku spotkałem UAZa 452, czyli tak zwana buchanka. Prawdopodobnie w miarę nowy, bo wygląda dosyć świeżo. Te samochody są produkowane do dziś, od 1956 roku. Od 1965 roku, czyli 56 lat już je produkują. Na ruskich tablicach, jak widać, przyjechał. Ja się pytam, co stoi na przeszkodzie, żeby produkować Polonezy. Przecież są bardziej nowoczesne niż taka buchanka. Ale jak widać, w Rosji można. Nadal je robią przez 56 lat. Nie jest to szczyt techniki, nie jestem może jakimś jego wielkim sympatykiem, ale co stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce jakieś samochody nadal robić, wznowić chociażby produkcję. Jest tyle modeli, można je zmodernizować. Czy Poloneza, czy Malucha, czy cokolwiek, czy Żuka, czy Lublina, czy cokolwiek.